Cześć kochani, dzień dobry, witam Was w trzecim update'cie mojego projektu Zero. Na początku ogłoszenie parafialne, słuchajcie, wróciła zima, śnieg leży. Jak wyjeżdżałam, to było ciepło, a wróciłam 3 dni później i śnieg leży, no ale nic. Słuchajcie, światło się zmienia niesamowicie, musicie mi wybaczyć, na to wpływu nie mam, bo kręcę przy oknie. Dlatego też ten cień za mną. No cóż, mam nadzieję, że nie będzie Wam to przeszkadzać. Przechodzimy do update'u. Słuchajcie, z pielęgnacji zużyłam 2 produkty, czyli peeling do twarzy z Neutrogeny. Uwielbiałam ten różowy z takimi delikatnymi drobinkami. On był kwasowy, migdałowy chyba, jeżeli się nie mylę. Uwielbiałam, ale ja zużyłam tego peelingu już kilka opakowań i zawsze Wam mówiłam, że bardzo fajny jest. No i zużyłam też maseczkę do twarzy z Mia. Bardzo ją lubiłam, ona bardzo ładnie nawilżała, była też niesamowicie, słuchajcie, wydajna, bo starczyła mi naprawdę na dużo, dużo, dużo użyć. No ale skończyła się, teraz trzeba będzie brać się już za te w płachcie. Jeżeli chodzi o pielęgnację, to by było na tyle. Zostały mi 3 produkty, do których zaraz przejdziemy. Natomiast jeżeli chodzi o kolorówkę, to zużyłam 1 produkt, a mianowicie właśnie ten bronzer z Kobo, o którym mówiłam, że pewnie go szybko skończę, dlatego że był już na nowo prasowany, a wtedy wiecie, mi produkty, przynajmniej u mnie tak jest, że produkty, które ja prasuję, to one się później bardziej pylą i przez to szybciej się zużywają. No takie oświetlenie byłoby idealnie. No ale cóż. Dobra, słuchajcie. Jeżeli chodzi o pielęgnację, to zostały mi 3 produkty. Pierwszym, który został, jest wcierka z Anwen. I nie wiem, czy będzie widać, ile jej zostało. Nie widać. Zostało jej dosłownie tyle. Pewnie zużyłabym też więcej. Natomiast gdzieś w którymś filmiku Wam wspominałam, że ta wcierka, że mam wrażenie, że ta wcierka przesuszyła mi strasznie skórę głowy. Dlatego odeszłam od takiego częstego jej stosowania i używam teraz może, nie wiem, z 2 razy w tygodniu na przemian z inną wcierką. Tamta z kolei jest wzmacniająca i jakoś tak lepiej na mnie wpływa. Waga w zeszłym miesiącu wynosiła 73,80 g, w tym miesiącu mamy 44,37 g, co oznacza, że zużyłam niecałe 29,5 g, co uważam, że jest całkiem sporo i myślę, wiecie co, że ja powinnam ten produkt do przyszłego update'u zużyć. Kolejny produkt, który wprowadzałam, nawet nie wiem, czy nie w zeszłym miesiącu. Dajcie popatrzeć. Tak, w zeszłym miesiącu wprowadziłam. To jest ten krem z Basic Lab, ten ceramidowy. On ma, wiecie co, większości dziewczyny go nie lubią. Nie wiem dlaczego. On jest ok, ale jak za taką cenę, słuchajcie, to nie. Znajdziecie w drogerii dużo lepsze kremy albo i podobne kremy za dużo niższą cenę. Ja nie uważam, żeby ten krem był czymś wyjątkowym. Nawilża, podkład mi się nie zbiera na nim, ale no, nie ma tutaj po prostu jakichś wielkich zachwytów, tak? Przynajmniej ja nie widzę żadnych wielkich zachwytów. Jego waga w zeszłym miesiącu wynosiła 49,39 g. W tym miesiącu mamy 39,63 g, co oznacza, że niecałe 10 gram zużyłam. Myślę, że jak na krem do twarzy to jest całkiem okej. Okay. No zobaczymy, ile go jeszcze będę używać. Co mi przeszkadza, słuchajcie, jest fakt, że nie widać po prostu, ile ta pompka już wciągnęła tego kremu. No on jest na dole lżejszy niż na górze. Nie wiem, może połowę kremu jeszcze mam. Znaczy na pewno, minimum połowę kremu jeszcze mam. No i ostatni produkt, który został z poprzedniego update'u, słuchajcie, no to jest ten krem do rąk Apis Be Beauty. W dalszym ciągu nie jestem w stanie go, słuchajcie, zważyć. W dalszym ciągu jest jeszcze za ciężki. Użyć go używałam, może nie jakoś dużo, nie jakoś regularnie, ale od czasu do czasu po niego sięgnęłam. Więc no tutaj w tym przypadku musicie mi wierzyć po prostu na słowo.
Może w tym nadchodzącym miesiącu zużyję go więcej, bo ja go używałam za każdym razem, jak mi się przypomniało, więc no na pewno trochę go zużyłam. I może uda mi się zużyć go więcej, wiecie co, i no jego jest mniej więcej tyle jeszcze. No i wtedy mi się może uda go zważyć, żebyśmy mieli, wiecie, wizualnie coś. No i wprowadziłam dwa nowe produkty. Pierwszym jest L'Oréal Paris Elvital Huile Magique i to jest Deluxe Softness, suchy szampon, który powiem Wam, że przepięknie pachnie. Naprawdę przepięknie pachnie. Nie bieli mi włosów i bardzo przyjemnie mi się go używa, jeżeli używam suchy szampon, bo ja po takie rzeczy sięgam rzadko. Ja nie wiem, czy ja go kupiłam w zeszłym roku na wakacjach, czy po wakacjach jakoś tak, także no popatrzcie, ile czasu ja go mam i jeszcze jest niezużyty, myślę, że jeszcze z połowa go spokojnie jest. Jego waga wejściowa to 84,18 grama, a drugi, zarazem piąty produkt z pielęgnacji, a drugi, który wprowadzam, słuchajcie, to jest to serum hialuronowe od Q&A, które jakiś czas temu pokazywałam. Ja mam go mniej więcej, no tak, do naklejki dopiero z użytego. Możecie zobaczyć. O. Według mnie to serum nie robi nic. Słuchajcie, nic, kompletnie. Nie widzę jakichś efektów po użyciu tego serum. Do tego ono mi się pieni na twarzy podczas nakładania, dlatego że ja wcześniej przed nałożeniem serum i przed nałożeniem kremu jeszcze spryskuję po toniku, spryskuję twarz esencją z witaminą C z Hagi. No i powiem Wam, że jak nakładam to serum, to ono mi się po prostu pieni. Ono jest żelowe, więc no, nie jest jakieś specjalne, przynajmniej do tej pory, no a trochę jednak mimo wszystko go zużyłam. No nic, zobaczymy, jak pójdzie mi z jego całkowitym zużywaniem. Jego waga wyjściowa to 49,65 grama. No i przejdźmy do kolorówki. Jako pierwsze na tapecie mamy bazę wygładzającą, optycznie wygładzającą z Balea. Ja już jej no dość sporo, możecie zobaczyć, zużyłam. Tak myślę, że jeszcze, nie wiem, ze 3-4 miesiące i powinna już być całkowicie zużyta. Jej waga w zeszłym miesiącu wynosiła 15,45 grama, w tym miesiącu mamy 12,47 grama. Co oznacza, że zużyłam niecałe 3 gramy. Jak na bazę to jest sporo, ale ja ją, słuchajcie, praktycznie przed każdym makijażem używałam aktualnie. Dzisiaj i zeszłym razem nie nałożyłam jej, bo chciałam sprawdzić, czy to może ona jest winna temu, że ta okolica tutaj przynosi na czole, no w strefie te aż tak mi się przetłuszcza. Dzisiaj mam też inny podkład na twarzy, czyli mojego ulubieńca i powiem Wam, że też zeszłym razem nałożyłam i też się wyświecał, więc to chyba nie ta baza, no ale nic. Kolejny produkt, który tutaj mamy, słuchajcie, to jest rozświetlacz z Paese Wonder Highlighter, przepiękny, słuchajcie, ja go też dzisiaj na twarzy mam. O, wygląda tak, o, jak widzicie, no denko jest coraz większe, ale zanim ja go zużyję, to jeszcze kilka miesięcy ładnych potrwa. W porównaniu do zeszłego roku, słuchajcie, w zeszłym roku zużyłam Soft and Gentle i Skiko i oba były wypiekane. Także, no, zobaczymy, ile czasu będę z tego zużywać. Jego waga w zeszłym miesiącu wynosiła 47,05 grama, w tym miesiącu mamy 46,60 grama. Co oznacza, że zużyłam 0,45 grama. Jak na rozświetlacz całkiem dużo, więcej niż w zeszłym miesiącu, ale ja też więcej w tym miesiącu się malowałam. Czy częściej po prostu. No zobaczymy. Nie są to, wiecie, jakieś tam duże zużycia, bo są dziewczyny, które na pewno rozświetlacza dużo więcej zużywają, ale ja jestem zadowolona z tym, jak jest. Trzeci produkt to mój nieszczęsny róż w odcieniu Encourage z Rare Beauty. Boże, nie lubię tego różu, słuchajcie. Nie lubię tej aplikacji i on się w ogóle, widzicie, ja syfi strasznie, ja nie wiem, no.
Ale mam wrażenie, słuchajcie, że on się lżejszy zrobił. Więc no zobaczymy, ile zajmie mi zużywanie jego. Pewnie w okresie około letnim będzie mi ciężej, dlatego że mam inny róż, który uwielbiam. Teoretycznie, bo jeszcze go nie nałożyłam na twarz. Nowy. No i muszę też się zabrać za ten pudrowy z Nataszy Denony. Powiem wam, że no odeszłam totalnie od pudrowych róży i jest jeden jedyny właśnie od Nataszy, jaki mam i jakoś nie mogę się przekonać, żeby go zacząć używać. No ale nic. Jeżeli chodzi o ten produkt, to w zeszłym miesiącu wynosiła waga 23,20 g, w tym miesiącu mamy 22,36 g, co oznacza, że zużyłam 0,84 g i to jest jak na taki płynny róż naprawdę sporo. Więc jestem szczęśliwa, czy będę szczęśliwa w końcu, jak mi się uda go zużyć. Ostatni produkt, który został od poprzedniego update'u, no to oczywiście mój podkład z Fenty Beauty. Akurat nie dzisiaj nie mam go na twarzy, ale no, wy tego nie możecie zobaczyć, ale mi go zostało dosłownie tyle jeszcze do dołu, tak? Czyli już niewiele i ja go zużyję w przyszłym miesiącu, tak? Do przyszłego update'u już go pewnie tutaj nie będzie. Jego waga w zeszłym miesiącu wynosiła 25,72 g, w tym miesiącu mamy 18,30 g, co oznacza, że zużyłam niespełna 7,5 g i to jest całkiem sporo, ale on jest płynny i po prostu przez to się szybciej zużywa, mam takie wrażenie, bo jednak gęściejsze podkłady nakładam jakby mniej. A jeżeli chodzi o płynne, no to jednak mimo wszystko szybciej mi to idzie. No i słuchajcie, kolejny produkt, który wprowadzam tutaj na nowo do projektu Zero. Pewnie się domyślacie, co to może być. Szminka od Charlotte Tilbury w odcieniu Super Cindy. To jest szminka, którą w tym roku praktycznie cały czas mam na ustach. Do niedawna łączyłam razem z kredką z Pierre René, ale kredka mi się skończyła. Także tyle go jeszcze dosłownie zostało, czy jej zostało, tej szminki. Myślę, że z tym pójdzie mi łatwiej. O dziwo, szybciej w tym roku zużywam szminkę. Nie wiem jakim cudem, bo jej było dużo więcej, ale no cieszy mnie to. Może w końcu uda mi się zużyć dwa produkty do ust w ciągu roku, a nie tylko jedną szminkę. Jej waga wyjściowa to 15,76 g. I tym sposobem, kochani, dobiegliśmy do końca. Trochę się tutaj motałam i myliłam, musicie wybaczyć, ale jestem cały czas rozkojarzona. Tym bardziej, że wiem, że trochę czas mnie goni, bo muszę jechać teraz do lekarza. Także, czy właściwie zaraz, do lekarza. Także ja dzisiaj żegnam się z wami, życzę wam miłego dnia i co? Do usłyszenia, do zobaczenia, pa, pa.